Jest tyle miejsc, a ja jedno ino wiem, że piękno i najmilszo jest moja rodno ziem. Jedlicki, buki, smreki swym sumem tworzą huk. Tu są wysokie szczyty, co dosięgają chmur. Słoń bo jaśnie świeci, do domu słychać zoom. Orel wysoko leci i cholny gro wśród gór. Słoń bo jaśnie świeci, do domu słychać zoom. Orel wysoko leci i cholny gro wśród gór. 18. Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Impreza zorganizowana dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska tak naprawdę. Zespoły również z całego Dolnego Śląska. W tym roku zgłoszeń było ponad 70, także zgłosiło się ponad 70 zespołów. Wszystkie bardzo zdeterminowane do tego, żeby wystąpić na przeglądzie. No niestety nie mamy tyle czasu, nie mamy tyle miejsca. Bardzo trudno było wybrać tych 25, które właśnie dzisiaj na scenie się pojawią, bo właśnie 25 zespołów wystąpi podczas przeglądu. Imprezę otworzyły Poloneziaki z Centrum Kultury w Bielawie i Joanki z Niemczy. Jestem zafascynowany tym, co tutaj można dzisiaj zobaczyć. Przepiękna pogoda, cudowne zespoły, no i te okoliczności przyrody, tak? Kwitnąca przyroda jest przepięknie. Dolny Śląsk wspiera zespoły folklorystyczne, wspiera ideę odnowy wsi, wspiera piękną wieś, są organizowane konkursy, są organizowane działania wsparcia. Wspieramy, liczymy na to, że Polska wieś będzie przepiękna, będzie kolorowa i będzie magnesem przyciągającym turystów na Dolny Śląsk. Działamy od 10 lat. Domeną jest właśnie folklor, piosenki ludowe i występy takie właśnie na takim tle właśnie folkoludowym. Nasz zespół ma mieszankę taką ludności, bo pochodzę z Jordanowa Śląskiego. U nas jest właśnie zjazd ludności z różnych regionów tu, Europy nawet. I staramy się właśnie tradycyjnie z każdego regionu tych dziewczyn, które przyszły tu do nas, ich rodzin, coś tam wyeksponować, jakąś piosenkę ludową. I nie jest to, że z jednego kątka świata tylko mamy repertuar, bo repertuar mamy ogólnoeuropejski, taki powiedzmy. A jak to jest w średnim wieku? Mówi się, że młodzież nie chce za bardzo występować w zespołach folklorystycznych. Jak to u Państwa wygląda? No u nas też jest problem. Bardziej tak na dożynki, to już wnuczki jakoś podciągniemy do tego śpiewu. Takie małe dzieci chętne są bardziej, ale już jak później podrosną panienki, to odchodzą po prostu. Nie ma tak. I że średnią mamy wiekową 40 lat, bo są dziewczyny, które mają już prawie 80 i są takie, co mamy najmłodszą, teraz bliźniaki urodziła, ma 36 lat. Nie jest to konkurs, jest to przegląd, nie rywalizujemy. Każdy zespół po prostu prezentuje się jak najlepiej potrafi. Na zakończenie festiwalu każdy zespół otrzyma statuetkę i podziękowanie. Przed chwilą na scenie zaprezentował się zespół pieśni i tańca Poloneziaki. Zazwyczaj zespoły, które widzimy folklorystyczne, mają średnią wieku dość wysoką. Tu były praktycznie dzieci. Czy łatwo je namówić do tego, żeby wykonywały tradycyjne utwory folklorystyczne? No, wydaje mi się, że na początku to one za bardzo nie rozumieją, gdyż zaczynają w wieku 5 lat, to tam rodzice bardziej chyba cenią sobie to, że jest to taniec, że to jest tradycja, że jest aktywność też dla dziecka, jakieś zaangażowanie, żeby uczyły się tego już od najmłodszych lat. A potem, to, gdy zaczynają rozumieć, no to różnie bywa. Oczywiście, że część dzieci odchodzi, ale też i przychodzą w tym samym czasie dzieci inne. Także, no mówię, to już nie jest często takie proste.
proste, bo są też kryzysy, prawda? W wieku, jak ktoś już ma 12 lat, już 7 lat tańczy, to mówi, on już się natańczył, on już stary tancerz, już jest zmęczony. No to są takie kryzysy, ale no, zespół trwa, prawda? Mamy dużo dzieci, mamy 140 dzieci. Najmłodsza grupa, jaka tu się prezentowała, średnia wieku była 5,5. Na scenie wystąpiło niecałe 60 lat w sumie, a było kilkanaście dziewczynek. A najstarsze, w najstarszej grupie średnia wieku jest 18-18,5 roku, tak jak policzyć, między 15 a 20 to tak wyjdzie. I no mówię, mamy tych dzieci dużo, jest przy kim pracować, jest komu pracować i najważniejsze to, że chcą pracować. Piękne zespoły młodzieżowe, które już tutaj miały okazję się zaprezentować, zrobiły ogromne wrażenie. Ja jestem zaszczycony, że mogę tutaj dzisiaj być i jestem zachwycony tym, że właśnie młodzież przejmuje te tradycje, a tradycje są tutaj niezmiernie ważne, abyśmy przekazywali z pokolenia na pokolenie tą piękną, piękną ideę, to piękne łączenie się pokoleń i organizowanie się w takie zespoły folklorystyczne, jak tutaj dzisiaj możemy po raz 18 tradycyjny już zobaczyć. Tradycja jest ważna, tą tradycją polską one nasiąkną podczas bycia w zespole? Myślę, że w którymś momencie w swoim czasie, kiedy będą już dorosłymi osobami, dostrzegą to, że to jest jeden z niewielu elementów, który w tym świecie globalnym nas wyróżnia jako naród, jako lokalny jakiś region i wtedy będą to czuli i jeżdżąc po świecie, czy oglądając może więcej programów takich o świecie, będą widzieli, że co pokazujemy. Każdy się chwali tym swoim regionalnym, no bo trudno jest się czymś globalnym chwalić, jak to wszędzie jest. To mi się wydaje, że w tym momencie to tak jest chyba najbardziej świadome, natomiast no żeby oni byli świadomi w wieku 20 kilku lat, 30 kilku lat, 40, to trzeba już teraz dzisiaj na to pracować. No i oczywiście przede wszystkim trzeba pracować na to, żeby ta tradycja przetrwała. Bo jeżeli my sobie dzisiaj pozwolimy, odpuścimy, to za 20 lat ludzie nie będą w ogóle wiedzieli, co się na Dolnym Śląsku śpiewa i tańczy. Chciałybyśmy, żeby coś po nas pozostało po prostu. Nas nie będzie, ale to zostaje kiedyś. Mówię, że trzeba to kultywować, żeby przyszłe pokolenia wiedziały, że było takie coś, że warto się tego trzymać, bo skądś żeśmy się wywiedli, prawda? I tą tradycję trzeba nawiązywać, żeby wiedzieli, jak to kiedyś było dawniej, teraz, bo my nie tylko prowadzimy zespół, tylko koło gospodyń, także prezentujemy i potrawy różne, jeździmy po naszym kraju i naprawdę myślę, że to warto jest, bo dużo teraz wraca się do tradycji i to takie miłe jest też, że się nie zapomina, że kiedyś nasi dadowie coś tu przyciągli do nas, jak ja to mówię zawsze, i trzeba to kultywować, żeby nasze pokolenia, dzieci nasze, wnuki, żeby wiedziały, że my skądś tam gdzieś się wywodzimy i takie coś kiedyś tam było. Jako, że jest to 18 przegląd, osiągnął pełnoletniość, w tym roku imprezą towarzyszącą jest Eco Food Festival, będzie można spróbować lokalnych produktów, zakupić przedmioty wykonane przez rękodzielników.